Halsz, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was. Cześć, witajcie. No, myślałem, że dasz mi się przywitać. No, chciałem tobie dać, oddać pałeczkę, żebyś się przywitał, tak? Ale zawsze tak robiliśmy. Pałeczkę możesz mi oddać. Jezu, dobra, już. Koniec serii, zamykamy kanały po prostu. Dobra, nie, no po prostu musiałem, ale królik zniknął, chciałem królika. Bo był do craftingu jakiegoś. Jak będziesz widział królika, to mi powiedz, okej? Dobrze. Dobra, ja tak złapałem sobie... Już myślałem, nie? Złapałem tego motylka, bo myślałem, że znowu jest jakiś OP Samon, jak ostatnio graliśmy i były takie OP Samony motylki. No, story młoda były. Wiesz co, dobra, to ty kto się pierwszy robi swoimi itemy? Ja pierwszy, tak? No, obojętne mi to jest. Dobra, to tak, ja mam do zrobienia 3 itemy na szybciocha. Mam do zrobienia jakiegoś mana Wenda, który się robi po prostu z mana krystala i podobno strzela maną, która jeszcze która zwraca manę, co jest dziwne. Pokaż to, pokaż to. Taka różdżka. Ale fajna. Ona mi zabiera manę, ale nie rozumiem tego, bo... Ale zwraca ci. Zwraca jak uderzy. Kogoś uderzę może? Nie wiem. Tak, jak kogoś uderzę, rzeczywiście. Ej, to jest kozak. Dobra. Oprócz tego mam do zrobienia Sferar Klosów i Stingera taką rękawicę do bicia bokserską. I ona jest jakaś dziwna. Annoying. Świetne itemy mi wychodzą. A to jest akcesorium, czy to jest... broń. No bo jest w klasie... Boże, w modzie Weapon Out. Nie mogę się cofnąć. Jezu, jak to jest dziwne. No, to jest klasa Fistera i też się zastanawiałem, czy na tym serię zrobić, bo dosyć interesujące się to wydaje. Ale dziwnie to działa. Dobra, no i najciekawsza chyba rzecz dla mnie, tak mi się wydaje, to Needler. Robi go z kaktusów, piachu i irona. Forceful, o, chociaż tyle. Co to jest? Jakiś wilk. Nie mogę strzelać. Futrzaka trzyma w łapach. O nie, nie mam ammo, nie wiem z czego to strzela. Nie jest napisane. Fires cactus needles. Może kaktusa mogę zmienić na. No zobacz, zobacz, jest crafting sprawdzę. Kaktusa. Tylko nie wiem, gdzie mamy kaktusa. A jest kaktus. Czy mogę zrobić z niego igły? A z niego się nie strzela przypadkiem, bo widziałem, że kaktus można do amunicji włożyć. Ojejciu. No. Amu może czymś, ale beznadzieja. To jest beznadziejne. I tyle? Wszystko tak, masz? Tak, już całego kaktusa zmarnowałem. To tutaj już ciekawsza część odcinka. Czekaj, no, mam coś dla ciebie. Masz to? Czekaj, masz to? Ale mam już, kupiłem sobie przed chwilą. A, pochodź z tym po domku i poużywaj. Przyjdź tam dalej, w lewo poużywaj. W lewo, w lewo. Idź dalej w lewo używając cały czas. Nie no, już to widziałem w jakimś modzie, ale trochę mnie zaskoczyło, że tak go porwało, nie? Ja tego nie widziałem, jak to pierwszy raz zobaczyłem między nagraniami, to myślałem, że się zesrał ze śmiechu. Może sobie do ręki zabrać. To jest w sumie dobre, jakbyś chciał jakiegoś NPC-ta sobie zwolnić, żeby on ci nie zajmował miejsca w domku, nie? Oczywiście, no, można go zrobić, ale co najlepsze, możesz go zmienić? Zobacz, czekaj, na co go można zmienić? Nie, jak wezmę w receptury i wrzucę tam merchanta, to mogę go zmienić na albo 25 kości, albo bloki ciała. A na skórę można? Albo 100 głęboko czerwonej farby, albo 3 grimdaje. Ale grimdaje spoko, może sobie pofarbować ten strój. Dobra, ja teraz się zajmę swoimi rzeczami, bo tak latam tam i z powrotem. Mam różdżkę kolejną z dżungli, bo zauważyłem, że jest stingerów i sportsów. Coś takiego. Co to jest? Pokaż jeszcze raz. To liście to są, plus... Ujejciu! Wow! To przyzywa jakiegoś guardiana. No i mam... Będzie wysyłał jakieś projectile. Ale kozak. Dosyć fajne, ale to oczywiście nie wszystko, bo ja mam jeszcze, tylko muszę sobie zrobić jeszcze jedną sakwę, tu jest sakwa ze skóry i wtedy mogę sobie zrobić sakwę, czy gdzie to jest? A może dirt? A, wykopię sobie. Nie masz dirtu? Nie mam dirtu. Ty biedaku. Jest, heal shroom bug. Widziałem, że to na healera tutaj. A ja tobie to mówiłem o tym, tak? Co to robi? Leczy to nas? Tak, no, spores, no, heal shroom i tak. Crystal life regen. No to całkiem spoko może być. Ten w ogóle moon glowowy naprawdę był dobry w dżungli, sobie używałem. To jest taka obszarówka. Ej, patrz, tam jest jeszcze golem. Może coś fajnego wypadnie z niego na mnie. Czekaj, weź go nie mi. To późno.
Chciałem zobaczyć, jak dużo many to odnawia, nie? Jak bije. Po 9 się tam kilujesz. No jest sporo. Dobra. To jeszcze coś miałem. Jeszcze miałem takie nożyki z dowolnej rośliny i platinum barów. Druid tutaj, jakieś właśnie te nożyki. Coś takiego. Druid dagger. No. Dosyć ciekawe to jest. I jeżeli uderzysz tym przeciwnika, wyleci z niego chmura trucizny. To może być całkiem spoko. I jeszcze ten kanit miałem wziąć. Kanie Westa. Do przerobienia, tylko kurczę, gdzieś chyba wparował mi do skrzynki. Plant matter. Tu jest kanit ore. O Jezu, ile jest tych różnych broni potem z tego, z tych łap. Jak z tych twoich, tych feral clawsów, co ulepszyłeś? Szkoda, że to annoying wyszło, bo to ma beznadziejne staty, minus 15 speed, minus 21 damage. No i tak sądzę, że może być niezłe. Widziałeś gdzieś może łańcuchy, chainy? Nie używałem, ty używałeś, robiłeś, żeby ten... No wiem właśnie, ale mamy taki burdel tutaj w tych skrzynkach, że nic... O, tu są, dobra. To sobie od razu zrobię też huka, tyk, mam huka. I nie chcę nic mówić, ale może my mamy wystarczająco dużo suspicious looking eye, aby przywołać oko Cthulhu. Zgadza się. I jeszcze możemy przywołać jednego bossa, który nazywa się Thorn. Mamy tutaj Bane of, nie wiem, tam mi zasłania. I żeby go zrobić trzeba, uwaga, Life Krystala. Tak, słyszycie dobrze, Life Krystala trzeba. 7 Stingerów i 2 Wajny. Wszystko mamy, także robimy i prawdopodobnie dziś będziemy bili. A tak to plany na dzisiejszy odcinek obracały się wokół tego, co chciał Ryfek, czyli gdzie ty chciałeś iść? Do Crimson. Do Crimson, no, tak. I do tej dziury Mereza na pustyni. Dobra. No to pójdziemy. A mamy Crimson w ogóle? Znaleźliśmy Crimson? Nie. Na prawo. Myślę, że może być na prawo. No. To co, idziemy na prawo teraz od razu? Tak, idziemy na prawo. Szkoda, a nie mamy młotka. Zrobisz młotek? A nie, bo to trzeba mieć eksplozywy. Nie, tak. No, czy też trzeba mieć eksplozywy, no. Dobra, biorę bomby. Też... No, to weź. No to chodź. Jak będziesz widział królika, to powiedz mi po prostu. Albo nie zabijać go, tylko złapać, tak? No albo, no właśnie, złap. Tak samo kuraka, bo znaczy, można nie mam, zrobić... ja nie mam tego już. Siatki, aha. Ja ci powiem. Nie przeklinaj. Co? Ci powiem, he. No wiesz, nie porównuj tego do tego, co żeś odwalił wczoraj. Znaczy wczoraj, dzisiaj jak wczoraj. Nagrywamy. Godzinę temu. To widzisz, sam tak robisz. To się nazywa hipokryzja, mój drogi kolego. Chyba ty. Chyba ja. Spoko to jest do takiego szarżowania, jak stoisz w miejscu. Żeby zdobyć prędkość. A chcesz grzybem? 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 Grzybem może panu? Jeszcze śmierdzi. Tak, trafiam. Ja się healuję, ale słabo... Czekaj, healujemy to? Tak, to znaczy healuje. To ci zwiększa regenerację. Ale coś śmieszne, jak zobaczyłem, że tego użyłeś po raz pierwszy, to ci spadło zdrowie. No to nie wiem. Tu jest napisane, że innym graczom. Aha, czyli nie. Ciebie to nie healuje. No właśnie możliwe. Ja dostawałem aurę, jak ja w tym... jest tutaj chicken. To łapanka. Łapanka, czy może coś innego? What? Łapanka. Łapiemy chickena i z tego da się zrobić kurnik. I można wtedy jajka chyba szybciej zdobyć, wiesz? Na tych bossów pierwszych. Tam jest jakaś chicken invasion i... No, inwazja i ten chicken jakiś... Chicken invasion. Invasion, no już wolałem się nie poniżać. Invasion. Invasion. Jak to było? Boar. Boar. Nie. Boar. Bo. 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 Invasion. Ale tu są Dayblumy, ej! Czemu nic nie mówisz? Dayblumy. Stary, ja nigdy nie lubiłem robić potek. Kwiaty to mnie mało interesują. A to jest dla mnie. Na te, no to mówię, że mnie to mało interesuje. Ciebie zawsze mało interesuje. No. I co, znalazłeś tam? Nie. My nie mamy Crimsona na mapie. A w ogóle jaki to jest świat? Nie powiedziałeś mi, czy to jest large, czy to jest... No, to jest large. Jak zawsze, na serio, zawsze robię large. Faktycznie ten huk jest wolny, jak nie wiem. No. Ślimaczek. O, jest Crimson. Zaraz za tym. Zaraz za królik. Wejściem do... No, wiesz gdzie.
Ale kozackie jest to coś na manę. Jak jednego przeciwnika biję, to mogę go praktycznie non stop bić. A ja mogę sobie zrobić spirit bany i na battle. Tak to się nazywa. Jakiś uwalnia króliki. Dusze królików, coś takiego. To może być fajne. Dusza królika w butelce? Tak. Butelka, small lost soul i ten królik i się robi. Ale powiem ci, że naprawdę wydaje mi się, że ta Terraria jest jakaś ciemniejsza niż ją zapamiętałem. Ciemniejsza? No, że jest po prostu ciemno tutaj bardzo. Ale mega. Dobra, mi się podoba. A masz te eksplozywy? Mam. Dobra, wziąłem a młotek? Bomby. Młotka nie mam. No to się zrobi w sumie. No przecież też eksplozywami można go rozwalić, tak? No, też można, ale wiesz, może się zdarzyć tak, że bez sensu będzie używać, a... Ujej. Uważaj tam, żeś poleciał. Czekaj, uwagajcie. Mam aurę zwiększonego regena na HP. A ja nie mam, nic mnie nie healuje. Nie masz tej aury, tak? No nie mam. No to rzeczywiście tylko na mnie to działa. Powiem ci, że tak jak patrzę sobie po rozdzielczości, to waterbolty świetnie wyglądają w tej większej rozdzielczości. W ogóle co tu tak ciemno teraz? Znaczy w sensie nie ciemno, ale tak szaro się zrobiło bardziej. No mówię, a w ogóle strasznie ciemno jest. Ty słyszysz? Dobra, tutaj. Co? Pod nami. Coś się drę? Ja właśnie widziałem w dżungli. Tak jakieś duchy. Jak duchy? No właśnie były jakieś duchy w dżungli. Jak był ten ulot Queen Bee. Słyszałem, takie czarne jeszcze widziałem tam sobie lat. Ty co to? O! Run element! What? Co to jest? Co wyleciało? Jakaś zbroja? Runestone. Dużo tych craftingów i to jest coś na maga, jakieś runy można z tego zrobić, wiesz co, rzucę ci to. Masz. Cokolwiek to jest. Dobra, wysadzaj, bo jeszcze mamy w planach bić bossa i na... Dobrze, dobrze. No. Lecisz z tym koksem. Nie wiem, czy dobrze wysadziłem. No tak, nie. Średnio bym powiedział. Rozświet mi tu coś. Już nie, już nie. Leci. O nie, bombę rzuciłem tam, nie chciałem. Dobra, masz przejście chyba. No i... No glowsticka byś mi rzucił. No ale tym nie robiłeś? Miałeś zrobić. Dobra, zrobię. A, bo ty masz te buty do chodzenia po wodzie, cwaniaczku. No wiesz, ma się te zalety. Kurczę, czemu? Kurczę. Kurczę. Jako rudy z blok ekipy. No i jest Undertaker, ja ci to daję. Zawsze jest broń palna na początek i później właśnie Arms Dealer. Masz. I co, użyć tutaj tego, drugiego? No możesz, ale więcej już nie. Nie przywołujemy. No nie, znaczy pewnie dalibyśmy radę, tak szczerze ci powiem. Crimson Heart. Co wyleciało? Dupa. No dosłownie, zobacz. A, to coś co lata, okej. Okay. No. Dobra, to wracamy? I co teraz robimy? No czy wracamy, bo chciałeś tutaj to rozbić, żeby mieć Arms Dealera, tak? Tak, chciałem mieć Arms Dealera i to bardzo. No. Chciałem zobaczyć, czemu to jest taki głęboki spadek, ty. Możemy wracać już do domu i będziemy bili bossa tego nowego. Nie ma. Kurde, co nie wzięliśmy lensów, moglibyśmy ogarnąć ten od razu. Oko kutu. Dobra, oko kutu do dobra. Wracamy. Pokapiemy sobie wszystko. Ja chcę sprzedawcę. Co? Nie ma już nocy? Glowsticki chciałem u niego kupić. Ale przegryw. Ojojojoj, mi się tutaj zminimalizowała terka. Ale chyba wszystko będzie git. Ja robię butelki i zrobię tego królika w butelce. Bo nie wiem co to jest. Ale glutek śmieszny tu jest. Frigid Slime, chodź zobacz. Zaraz padnie. A widzę no. Zabiję ten. Widzę. Frigid Ooze wyleciało mi z niego. Jest wypełniony 100% energią brązu. Co to jest? Coś ty zrobił. To jest namane. A, ciekawe. O, to jest potrzebne, aby przywołać bossa. Z Demonit Barów, Fallen Starów i ten Frigid Ooze, ale w ilości aż 40, spójrz sobie. Jakiegoś bossa przywołuje. No, Decree? Ale to trzeba właśnie Crimtainu jeszcze i te. Trzeba więcej tego. Dobra, to idziemy na Floating Island, czy bijemy bossa? Ja bym poszedł do dziury na pustyni najpierw. Tam myślę, skrzynki ja bym będą... mówił bossa. A mamy teraz dzień? Tak, bo jest... Tak. Nie, noc no to... jest. Noc jest. Noc jest?
Tak. Jak na pewno? Tak, bo mi zwiększa statystyki mój item. No dobra, no dobrze, wiesz co, to ja mógłbym tak to bić. Mógłbym bić, bo mam zwiększone statystyki. No ale jest, tego bossa się w dzień bije. Tego bossa się w dzień bije. To słabo. No. To słuchaj, chodźmy na Floating Island, zawsze coś tam więcej będzie i możliwe, że jakiś nowy, znaczy jeden. Ale to z nich... ja w lewo, ty w prawo, czy coś takiego? Czy no, jak? No. No dobra, to daj mi potę. Dałem. Dobra, to wrócę się i sobie polecę w drugą stronę. Bo mogą być jakieś nowe ogólnie struktury z modów, o to mi chodziło. Jak coś, to już lecę. No ja się trochę cofnę do spawna, żeby nic nie przegapić. W razie czego? Znaczy nie, no blisko spawna raczej nie będzie Floating Island ani niczego takiego, więc... No, wolę nie ryzykować. Dobra, Gravity Potion, jak się tego używało? A, W, dobra. No W. Dalej sobie minimapę. O, już mam. Ja sobie już robię zygzaczki tutaj. Zygzaczki przy. Ale jest płaszki. Naprawdę, ta gra jest strasznie ciemna, ona w życiu taka ciemna nie była. Nie obrażę jej. Jestem przekonany, że w życiu nie było tutaj tak mrocznie. Ja na totalnie nic nie widzę. Jestem tolerancyjny jak mogę, ale jak zobaczę, że jest ciemna. I naprawdę musiałem sporo zwiększyć gamę, a nadal to dużo jakoś nie daje. Druga wyspa, ale pierwsza z itemkiem. Rozwalam drzwi, żeby tutaj nikt nie wszedł. Balonik. Mam wyspę. Mam balonik. Nie pamiętam, do czego był balonik. A, do Bunch of Balloons, coś takiego. A ja mam Lucky Horseshoe, czyli nie będę już otrzymywał obrażeń od upadku. Brzmi spoko. To kozak. Harpia to ja akurat chcę zabić, bo wiem, że z harpi. Wiesz co, ale na wyspach też są jakieś roślinki, weź je zbieraj. Czuję. Te roślinki, okej? Okay? Powiem ci, że ten... Fighter... To jest średni. Ale słyszałeś co powiedziałem? Tak, roślinki na wyspach. Roślinki, no bo może być jakiś nowy crafting. Z tego. Ale nie ogarniam walki, gdy każde kliknięcie W mnie przerzuca do góry. I umarłem. Oj. Jeszcze na górze. I balonik zdobyłeś, tak? Tak. Ale bez sensu. Potek many nie miałem, no i nie mogłem używać w ogóle skilli, a nie mam w ogóle broni dobrych. Jest tak ciemno w tej grze, ja tego totalnie nie rozumiem, czemu ona jest taka ciemna. Wiesz co, ja mam jeszcze coś takiego, ogólnie taki program zainstalowany, że mi przyciemnia ekran wieczorem, żeby mi się oczy nie psuły i zapomniałem go wyłączyć i powiem ci, że mam masakry. Flux. Tak. No flux, dokładnie. Mam bursztynowy jeszcze dodatkowo, to jeszcze mniej widzę. Tak, poty już nie mam niestety i szkoda trochę. Ale nie, ta broń do bicia z bliska to jest beznadziejna, ci powiem, ten fighter. Jakoś mi się to nie widzi w ogóle. To jest klasa Fistera, no. To tak. Trzeba tak blisko podchodzić, nie da się odejść od przeciwników, nie da się ich kajtować w ogóle, nie? A nie da się i otrzymujesz obrażenia. Tam dajmy na to jakiegoś defensa czy coś dodatkowego? Nie, jakieś combo, ale to nie wiem. Prawie przycisk myszy, aby przelecieć przez przeciwników. No właśnie, i w ten sposób możesz... Masz wtedy unikać też, chyba. No nie wiem, jakoś mi się nie widzi. Dobra. Ja tu chyba nic nie zobaczę, niczego nowego. Ty no sobie ja lataj. Już... Znaczy ja Feathers, już kończę. Harpy mam. Mi się już skończyła podka, wiesz? O, no co jest? Nie mogę z huka skoczyć. Co to się stanęło? Proszę, powiedz mi, że masz 3 skrzydła harpi. Nie mam nawet jednego. Ale dupa. Kurde, jakbyś miał 3 skrzydła harpi, mógłbym sobie zrobić nową broń. I co by ona robiła? A z 5 skrzydeł harpi i sunplate bloków, to jest dziwne, sunplate bloków dużo w grze nie ma, robimy przywoływaczkę Grand Harpy. Właśnie, chodźmy bić bossa, chyba że jest jeszcze noc, nie? Jest jeszcze noc. No, to lipa trochę. Ja mam chyba wszystkie odpowiednie rzeczy, które by mi się przydały podczas walki. Powiem ci nawet, że jest ich troszkę za dużo, troszkę się w tym wszystkim gubię. 50 tysięcy... A ty masz tylko jedną postać. Nie, serio, jakbyś mógł na jakiejś wyspie ogarnąć nie mam skrzydła harpi. Nie jestem na wyspie, nie mam tutaj żadnej w pobliżu, nie mam potki, więc ja ci tam nie wejdę. No, jestem słabo. Na końcu świata i myślę, żeby iść na ocean.
tak korzystając z czasu. Tu mam jeszcze taki item, o. No dobra, to ja zacznę może budowanie areny jakiejś. No możesz, możesz, możesz. Też tego Armsdealera chciałeś, to może wypędź jakiegoś NPC-ta, żeby się tam. No to nawet go wypędzę i co? Jak on się wprowadzi, nie wiem. Jak się no jak będzie pusty domek. NPC-ta weźmiesz tym bagnetem, no to chyba go nie będzie tam. Ej, Shrine'a mam. O, kurde, jakbyś miał Enchanted Sworda. No albo Arkalisa. A no tak, bo tylko te dwie rzeczy mogą być, zapomniałem. Dobra, robię genialny domek dla NPC-ta. Tym razem nie z błota, a z drewna. O, spada tu do mnie. Nie. Dobra. Nie! Co jest? No zabił mnie przed samym tym szlajnem w dziurze, po prostu strzelał z góry strzałami do mnie chyba. No, wooden arrow. Co trzeba było, aby był domek? Aby był domek? Tak. To musi być odpowiednio. Co to jest? Co to? Co to jest? Projekt mojego domku. A nie możesz po prostu wziąć, dajmy na to takiego Armsdealera, którego nie potrzebujemy, a się wprowadził? Tutaj. Ale ja chcę mieć Armsdealera właśnie. Nie Armsdealera, tylko Dire Tradera. O, no patrz, wziąłem go i jest pusta chata. No i super. Dzieci się cieszą, że jest pusta chata, widzisz. Ale to teraz tu się też może ktoś wprowadzić. Proszę bardzo, jaki fajny domek tutaj jest, widzisz? Jasny. Wszystko jasny, w nim nawet jest. Można powiedzieć, że ciasny. No a trochę ciasny jest, ale własny. Ile mamy minut odcinka? Sprawdź też. 22. Co ty no, tak no o tym minuty odcinka? No bo ja chcę pilnować czasu, a nie że godziny. Ale będzie. Ja pilnuję. Ale się uspokój. Ja pilnuję. Luzik arbuzi. No ja też chcę tutaj patrzeć. Na przykład mogę się przejść jeszcze raz, wiesz, przez całą mapę. Do tego Shrine'a, nie? Czy ale nagle sens? Te gluty zaczęły się pojawiać. No nie wiem, może masz jakieś problemy tam z nosem albo coś. O Jezu, ile bije ta... O, ja cię kręcę. Wbiłem w tej łapie w zombiaka i go po prostu zdewastowałem. No ona jest mocna, bo ta klasa... I to jeszcze w tego zombiaka z taką ręką wielką machnął i nawet nie zdążył mnie uderzyć. Wiesz co, może też być tak, że ten fister jest dobry na moby na przykład, a na bossów już tak nie bardzo, nie? To jakby to właśnie jest klasa... sprawdzić. No. Ja jestem tak w tej dziurze piaskowej, mam tam schodzić? No chcesz to schodzić, ja pójdę do Shrine'a w takim razie. Dobra. Dwie perspektywy będą się różnić przynajmniej. Pozdrawiamy widza, który nas ogląda na dwóch perspektywach. O no, fajne to było. Dzień się zrobił już jak coś. No. Nie wiem, może na dwóch oknach? Wiesz co, to zrób tak, że pójdziesz jeszcze tam do tej dziury. No dobra, to już nie pójdziesz. Już nie musisz tam nawet iść. Zadanie ułatwione. No chciałem używać tej ręki, ale ona jest słaba jednak. Jak jest więcej jak jeden przeciwnik, to nie jesteś w stanie od nich odejść, no ja jak jesteś przyciągnięty do ściany. Jeszcze przez pół mapy muszę przejść, więc to jeszcze troszkę potrwa. A po co? Do tego Shrine'a, może wiesz, będzie zarąbisty mieczyk, może do jeszcze craftingów będzie jakiś. Zrobię sobie nie. A, bo ty jeszcze nie wziąłeś itemu z tego Shrine'a, ale no słabo. No tak, no zabili mnie tam przed samym tym. Ej, drugi chyba Shrine. Albo mi się wydaje. Nie, wydaje mi się. Albo? Jest, Welkin Bell, nowy kwiatek z tego, z tych latających wysp i się z niego robi jakąś broń dla maga. No to patrzyłem potem. Ale te federy mnie najbardziej interesują, bo jest w stanie tego zrobić bardzo łatwo broń, jakąś na Mystic Damage, nie wiem co to jest. Używa zero lux. Totalnie nie wiem o co chodzi. No i przybyłaczkę będziemy z tego robili, więc fajne rzeczy. Trzeba iść pofarmić harpie poza odcinkiem. Aż sprawdzę, czy ten domek jest możliwy do zamieszkania. This housing is suitable. Fajnie. Prowadźcie się, proszę bardzo. Ja tam wziąłem, w ogóle do skrzynki dałem naszego... tego.
Day Tradera, więc możesz... W skrzynce kasować? Do pudła, frajerze, oddawaj. Oddawaj pieniądze. Tam, bo seba cię do... Taśma na mordę i jest związany, leży tam, dobija się. Ja szedłem znowu do dziury. Dobra. Do pudła, frajerze. Nie no, to mi się podobało nawet. O, jakieś dziwne metody. Yes, arms dealer, super. Ale dziwnie. Ty byłeś w tej dziurze już? Nie, nie schodziłem tam nawet, nie miałem kiedy. Taki jeden bloczek. O Jezu, ja ciągle zapominam, że mam grappling hooka. Ale wiesz, on jakoś dziwnie działa. Na przykład nie mogę sobie skoku wykonać, jak już jestem zaczepiony. Ja mogę. Nie wiem dlaczego. Tylko, że jestem mega wolny. Co to jest za bloczek? Nie mogę go wykopać. Jakiś nowy bloczek znalazłem. A jakiego koloru? Granitowy. Praktycznie go pomyliłem na początku z bloczkiem granitu. No, wiesz co, znaleźliśmy parę takich chyba w dżungli już w poprzednim odcinku. Jak tu się okaże, że jest podróba, to pęknę. No i po co tu szedłem? Podróba. Podróba? Tak. Ale słabo. No ale jakiś chyba biom znalazłem. Albo mi się wydaje. Czemu tu są jakieś roślinki? Co to jest? Ja się przekopuję dalej w dół, szukam czegoś ciekawego. Nightshade. Jakaś... Nightshade? Co to jest Nightshade? Jakaś nowa roślinka została dodana. Przecież Nightshade'y były zawsze, co ty gadasz. Nie było. To jest roślinka z Redemption moda. To by się nie pomyliło. Nie było chyba. Nightshade? Nie, pomyliło ci się chyba z Defuidami albo z Moonglowami. Nie wiem, może. To w jakiejś innej grze musiały być Nightshade'y jako roślina też, bo coś kojarzę. No możliwe, że tak jest. Wiesz co, idziemy bić tego bossa? Bo mamy dzień. Tak, z chęcią. Ja się już wracam. Mamy ty, 27 drugi minut shrine. Odcinka. O, super. Przeszedłem sobie do drugiego, lol, ale kozak. Kolejna podróba. Gdzie stara... Arms dealer. Ja pieprzę. Nie mów mi... Jezu! Mangi! Ale wiesz co, możesz mu zrobić tak, patrz. Tutaj, prowadziłem go teraz, można go sobie przeprowadzić i... Pojawi się, ale prawdopodobnie dopiero wieczorem. Chodźmy bić tego bossa szybko, chodź. Potki jeszcze możemy sobie jakieś zabrać. Ja mam poty. Ja nie mam, no tu iron skiny były. Zrobię sobie tylko więcej amunicji z kamienia. Masz kamienia może trochę? Bo ja nie mam kamienia, a amunicję z tego robię. Nie mam. Kurde, ale bieda. Dobra, chodź szybko, bo się... A nie, dzień jeszcze jest, dobra. Spoko. Jest jeszcze masa połowa dnia. Nie wiem, ile tego bossa będziemy bili. Kurde, no. Kuraki też można coś tu pokombinować z kurakami. Dobra, 160 pocisków mam, musi starczyć. Co, jakąś platformę robimy na szybciocha? Bo tak bez platformy trochę słabo, a mamy grappling hooki, więc to nam może mega ułatwić. A ty nie miałeś zrobić? Mówiłeś no, szedłem na dół. Znaczy, wiesz co, a jest sens robić, może byśmy po prostu biegali z tymi Hermesami, by było git. Ja bym zrobił platformę. Chociaż naprawdę, malutką. Jeden poziom nam się może mega przydać. Nie wiesz, co to jest za boss w ogóle, którego przywołujemy, tak? Nie, nigdy no go nie. No właśnie, wiem. Więc... Chyba. Jeśli no. To będzie coś w stylu jakiegoś robaka, to mamy przerąbane, jeżeli to nie będzie platforma. No tylko szkoda, bo to są drzewa i... Trudno się to będzie budować. Kurczaka no masz ja... na dole tak w ogóle, pod ziemią. O. I podejdź sobie albo tu przez te drewna, albo z prawej. No bo właśnie, wiesz co, to ty zrób nie, kurak. Ty zrób tę platformę, ja zrobię kurnik. Bo chciałem zrobić kurnik, ale no, pomyślałem, że boss ważniejszy. Może byśmy jajka tam... Adventurer przyszedł jeszcze. A co to jest Adventurer? No to jest ten, co go odkopaliśmy ze śniegu. A, on questa dawał? No. No właśnie, co mam z tymi questami?
In Sharks Tomasz, no właśnie, ty nie wykonałeś tego questa z naprawą domku? Znaczy z naprawą tak, ale to nie był quest od niego. Aha. On daje inne questy. Bo ja dostałem od niego questa, żebyśmy znaleźli... Te rekiny jakieś tam miałeś, jego nie? Skrzynkę w rekinach, tak. No dobra, to tam będzie jeszcze czas na to. Tak samo ja mam, żeby skóry mu oddać, nie? Ale bez sensu, 13 skór jak mam Adventurer tu już... Adventurer Crystal za 5 iron coinów, okej. Okay. Pressing the special ability key will teleport you to a random location, czyli... Darmowa tapota na teleportację taką losową? Na to by wychodziło. Dobra, schowałem parę rzeczy, ja jestem gotowy. Czekaj, czekaj, chodź tu jeszcze. Co tam? Zobacz. Może chyba tu kurę? Wsadziłem ją tam chyba. Chyba tak. I co? Jak mam teraz jajka? Same będą wyskakiwać? Do czego to może, albo dam więcej kur. Dobra, chodź, bo pół dnia już minęło. Dobra. Spokojnie. Dobrze. Już. Builder potion nie wiem po co mi. Trochę sypam w tym eku. Campfire. Zróbmy. Możemy. No troszkę mała ta platforma, ale... No, no rozumiem tak tutaj lenistwo. Szybko tam. Dobra, lenistwo to lecimy, tak? Tak. To ja nie wiem z czego będę bił, ale... Ja nie mam, nie wiem co przywołujesz w ogóle, ale... Dobra. Postaram się. Lecimy. Ile on ma? 3400. Nie za dużo. Ale muzyka głośno. Ale muza, o Jezu, no. Jak nawala. Jaka głośna... Mam tylko nadzieję, że ona nie ma żadnych praw autorskich. No, też może być. Słuchaj, nie, settings, Lipowy. Music Zero. Music Zero ja dałem. Jak ma prawa autorskie, to ja nie chcę tego potem wyedytowywać. Także powalcz sobie z nim bez muzyki po prostu. Dobra, masz rację. O. Nie ma co ryzykować. Prawa autorskie i później problemy. Jezu! Ej, to twoja platforma zbawiła tutaj w tym momencie. No powiem ci, że łatwy to jakiś mega nie jest. Ja już zdrowia nie mam. Jak ty nie masz zdrowia? Ja muszę czekaj, cię uzdrowię. Czekaj. Spróbuj, zobacz. Uzdrawiać się? No tak, tak, ja mam ciągle ten. Wystarczy, że stoi. Ja mam 25 sekund aury. Ja z tych mieczyku może będę bił. Patrz, pod ziemią się zrespił. Nic mu się nie dobra. Da zrobić. Ale dziwnie tak bez muzyki, cichutko. No, cisza tutaj, spokój. Ale nie pomyśleli dając taką muzykę. Znaczy... Pojeźdź. No nie jest. Znaczy wiesz, no nie wiadomo czy jest royalty no, free, no ale... No lepiej nie ryzykować coś takiego dając. Ojej, umieram. No. Ja jeszcze żyję. Jeszcze? Dobra, przeżyj. Masz sporo zdrowia. Ty masz w ogóle o kurde, 210 maksymalnego. Ale co on mnie bije? Czym on mnie bije? On pluje we mnie. Ja wiem, ja mu wywalę zaraz złapę, jak tam podejdę, ty. Jok mu na kopę, zobaczysz. Tylko muszę się zrespić w końcu. Czemu? Halo. Nie! Żyj. Żyję. Ha, się leczysz! Ledwo co? Jestem, idę. Uleczę się u pielęgniarki, idę. Proszę, szybko! Idę. Ja tutaj idę. Coś próbuję, nie wiadomo idę, co. Idę czy nie idę? Szybko, szybciej! Idę chyba. Gdzie on jest? Tam siedzi, gdzieś pod ziemią. Nie mogę go bić w ogóle. Dziwny, strasznie jest ten boss. Ja z tych daggersów spróbuję. Ale go walę, o Jezu. Co prawda siebie też trochę. Dobra, z tych daggersów chyba najlepiej. Zobacz jak pada. Dobra, dobijmy go już. No, dobra, poszło. I włączmy muzykę. Cisza, jak pościele. No. Dobra, powiem ci, ten boss był dziwny, ale w paru momentach bym zginął. No co to jest? Boar! Boar, a ja tutaj zginę, co to siedzi? No po nim, po tym bosie, po on takie nim. Robił pociski. Widzisz? Rozstukłem Jezu, się to, ile to jest jeszcze trwa? Weź w to. Nie. Ej, jajka wypadają tu przy tych kurach, jedno jest. Ale no ja mam 4 jajka, bo tam się zrespiłem. Też baga otwieram. Rapid no ja Cursed Thornbow. Dostałem łuk. Seed baga dostałem. Na druida. Chciałem to. Takie...
Pa! LOL! Patrz! Może być. Zobacz! Idę. A to nie ty, dobra. Masz kapelusz taki jak Adventurer, myślałem, że to ty. Jakie fajne, to jest to, co on robił. Ja wystrzeliwuję strzałę i jeszcze coś takiego z bliska. Ale to nie ma nóg baka. Wyobraź sobie to. Ja mam za dużo tych broni. Ta broń moja nie ma knockbacka w ogóle. To jest mega słabe. Wytestuję to na jakimś przeciwniku, ale wydaje mi się, że to jest tragiczne, jeżeli to nie ma knockbacka. No bo jak bez knockbacka walczyć z kimkolwiek? Jest tu ktoś? O, świetnie. Jedyny przeciwnik... A to czekaj, to jest jakiś pistolet, bo ja się nie przyglądałem. To jest łuk. Nie uderzaj go. Daj mi go uderzyć. No ale tego w ogóle nie odbijesz. No właśnie wiem. No to co? Daj mi uderzyć! O, tutaj, tu jest. To za nami, tu. O, dobra, na dole też mam. Weź sobie go zabij. Nie! Knockbacka mają strzały. Ten Vine nie ma knockbacka. Ej, to jest spoko. Nie jakiś mega dobry, ale na blisko jest zadziwiająco spoko. Powiem ci, broń z tego bossa też jest zarąbista. Co tu się stało? Cops, Walker Priest, chodź tu. Idę. Tu co, po lewo. Tu. No chyba... ej, lol, jak gryzie. Czekaj, ja mu tam, czekaj, zrób dziurkę i mu rzucę sakwę. Dawaj. Nie kop się. Ty się przekopałeś dalej sam. Nie, ja tego nie zrobię. Musisz się przekopać do końca. No, zabij go. I co wypadło? Nic. No, daj krystal. Dobra, kończymy, bo jest 37 minut. Dobra, to tutaj. Zobacz, co jest tylko w tej skrzynce. Dokładnie, lustereczko. Będzie dowracanie się. O, chociaż. Lustereczko jest średnie, ale może być. No, spoko. Myślę, że git. Jak na. Small Lost Soul, o Jezu, ja to potrzebuję. Z niego wyleciało właśnie Small Lost Soul, z tego się robi jakiś item dla przywoływacza. A ja chcę mieć jakiegoś Samona, tak. Dark ale Shark 4 Small Lost Soul. A nie możesz jakiegoś innego moda zrobić, bo to też jest na druida. To jest z Redemption moda. No tak, to jest właśnie ten mod z druidem. O Jezu, wszystko dla ciebie, dobrze. Wszystko dla ciebie. Wszystko, co chcesz zrobić fajnego, no, to jest dla druida, nie? No dobra, to gadamy się. To jest dla druida. Już, spokojnie, no to jest dla druida, spokojnie, Ryfek. Masz jajka? Mam. 4. A, to mało. Ja mam tylko 2. Dobra, to dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Prawie 40 minut z nami. No, i co on ma, jakiś kryształ? On tak bije od początku. Aha, no dobra. W takim tempie widzimy się jutro, ale kto tam go wie. Bardzo wam dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia, cześć. No, pa.